Witamy serdecznie w specjalnym studiu Europejskich Igrzysk Akademickich Łódź 2022, gdzie przedstawiamy trochę kulisów, rozmawiamy z ludźmi, którzy są bardzo blisko tychże igrzysk, a dziś człowiek, który no, o tych igrzyskach wie chyba najwięcej ze wszystkich, czyli jego magnificencja, rektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik. Witamy. Witam panie, pięknie, witam wszystkich panie rektorze. Bardzo serdecznie. Kilka dni igrzysk za nami. Czy ma już rektor w głowie taki moment, który już zapamięta na pewno z tego no, wydarzenia? Niewątpliwie ceremonia otwarcia. Do tego zmierzałem. No, to trzeba zobaczyć, a przede wszystkim trzeba poczuć ten moment, w którym wypowiada się te święte słowa, że uważam igrzyska za otwarte. Były ciarki? Ogromne wzruszenie. No, nie przypuszczałem, że coś takiego. No, jednak jakieś doświadczenie w prowadzeniu wykładów mam i ta ogromna hala, te tysiące ludzi, bo to tak w takich kategoriach należy rozważać, no to był taki moment, gdzie ekscytacja sięgnęła bardzo wysokiego poziomu. Mam wrażenie, że jak już ruszyła ceremonia, to ruszyła cała maszyna, bo tutaj od kilku miesięcy tak naprawdę te przygotowania, ale jak już była ta ceremonia, jak już to wszystko się zaczęło, no to już chyba trochę taką siłą rozpędu siłą rozpędu, ile dobrego przygotowania, natomiast według mnie były dwa takie trudne momenty. Takie bardzo dwa trudne i jeden taki trudniejszy, ale jeszcze nie tak bardzo. Pierwsze to był ten ogromny przyjazd pierwszego dnia i ta pierwsza akredytacja, rozlokowania. Wszyscy po raz pierwszy uczyli się, jak to zrobić najlepiej. Więc myślę, że to był taki trudny moment organizacyjny, żeby to się wszystko dotarło. Drugi niewątpliwie bardzo trudny to cała ceremonia, bo to zupełnie inne wydarzenie, takie, które nigdy nie organizowaliśmy z punktu widzenia uczelni. Ale miasto też nigdy nie organizowało, ani Atlas Arena, także to też był pierwszy raz dla nich. Spuśćmy zasłonę miłosierdzia na tę scenę. Natomiast ten trudny jeszcze moment to było uruchomienie pierwszych rozgrywek. Te wszystkie warunki techniczne, czy te tablice zadziałają, czy to wszystko się dobrze wyświetla, jak zawodnicy, czy sędziowie, czy wreszcie te areny przygotowane, czy one będą dobrze oświetlone, czy te wszystkie światła zadziałają. Wieczór któryś w koszykówki, gdzie raptem jedna lampa zgasła, tak i okazało się, że trzeba kombinować zastępczo. No ale jak widać, albo jak nie widać, chyba tak należy to ująć zewnętrznie, to wszystko dobrze funkcjonuje, a te wszystkie drobne elementy, które się pojawiają, no na tyle fajna jest ekipa i tak się rozumie, że one znikają jeszcze nim ktokolwiek zauważy, że się pojawiły. A teraz to już biegnie. Teraz to już biegnie i ja wiem, że to tak naprawdę wszystko się zaczęło, ale mnie już jest trochę smutno i przykro, że już skończyliśmy część dyscyplin, chociażby koszykówkę 3x3 czy siatkówkę plażową w ogrodach Gejera, bo to naprawdę to miejsce uważam, że naprawdę jedna z najpiękniejszych, o ile najpiękniejsza arena całych igrzysk. No, tak, no wczorajsze finały miałem tę ogromną radość być tam na finałach, na wsadach, na tych punktach zdobywanych z tych czterech pozycji, czyli wyłonienie najlepiej punktującego czy zawodnika, czy zawodniczki. I to jest tak trochę przykro. No na szczęście z ogrodami się jeszcze nie rozstajemy, bo tam będzie piłka ręczna plażowa. Myślę, że coś, co nie jest szeroko znane. A rzeczywiście magia tego miejsca i te rozgrywki przy świetle, no myślę, że to zupełnie inny aspekt, taki mało znany. No i wczorajsze finały zaskakujące w rozwiązaniach, a jednocześnie zgromadzące tak ogromną publiczność, że te wszystkie miejsca plus jeszcze trochę było wypełnione. No i od razu mi się nasuwa takie słowo juwenalia sportowe. To idealnie pasuje do tego, co widzimy. Och, żeby samorząd nie bardzo się zdenerwował, że nie było juwenalii. No jakaś takim, rekompensata, tak? Jakaś rekompensata, niewątpliwie to jest ogromne święto. To jest ogromne święto i tak jak przedstawiciele EUSY mówią, że to nie są igrzyska. To jest właśnie święto pewnej rodziny, która nie traktuje tego jako wyczyn, którym trzeba wypróć sobie żyły, przeciwnika najlepiej po drodze zlikwidować. To jest ta wielka radość, nawet te drużyny, które w momencie na boisku walczą, bo adrenalina jest na pewno na bardzo wysokim poziomie, to chwilę później wpadają sobie w objęcia, cieszą się razem, podskakują. No pewnie przegranym jest smutno, ale nigdy się nie da tak, żeby wszyscy wygrali. Myślimy sobie o tej imprezie jako o całości, o sportowcach, o wolontariuszach, o komitecie organizacyjnym, o sędziach i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę już nie tysiące, tylko dziesiątki tysięcy ludzi pojawiają się na tym wydarzeniu, biorąc pod uwagę też nawet kibiców, tak, w Atlas Arenie. Mówimy o takim potencjale wydarzenia chyba. To już jest coś, o czym się mówi, to jest coś, o czym, co poszło w świat, taki sygnał w świat. Słuchajcie, w Łodzi są fajne igrzyska, słuchajcie, na Politechnice Łódzkiej można zrobić fajną imprezę. To, że będzie tak, to ja miałem nadzieję prawie, że graniczącą z pewnością. Patrząc na te osoby, które były zaangażowane i jak były zaangażowane,
byłem przeświadczony, że będzie fajnie, ale oczywiście zawsze może się coś wydarzyć. Natomiast w tej chwili już wiemy, bo zewnętrzne sygnały, i to są najbardziej weryfikujące, mówią o tym, że to jest piękne wydarzenie, że poziom tego wydarzenia można porównywać z najlepszymi imprezami na świecie, a jeżeli chodzi o EUG jako takie, to są szóste mistrzostwa, szóste igrzyska. No, prezes, który jest Polakiem, więc może jest nie do końca, ale wszyscy znają, przynajmniej z organizatorów, Matiasa, który mówi, że to jest the best of the best. Cokolwiek by to nie znaczyło, znaczy się jest pięknie. No, był z nami, mówił też częściowo o tym, a w takim razie, czy to bogactwo doświadczenia, bo tutaj oczywiście w tę imprezę zaangażowani są też ludzie, którzy widzieli już takie igrzyska, byli na nich, ale są też tacy, którzy organizują je po raz pierwszy. To jest też, myślę, że ludzie, którzy przejdą taki prawdziwy chrzest bojowy, oni będą mogli sobie za chwilę w CV wpisać: słuchajcie, uczestniczyłem przy naprawdę wielkiej imprezie, mam już ogromne doświadczenie, bo to, co się tutaj wydarzyło, te problemy, które trzeba na bieżąco rozwiązywać, to jest coś, z czym się trzeba zmierzyć i to uczy. To nie mówimy o aspekcie sportowym, tylko takim już życiowym. Myślę, że to jest ogromny bagaż kompetencji, które zostały zdobyte przez te osoby. I tak naprawdę po stronie Politechniki Łódzkiej, w tej ekipie, która to organizuje, nie było. Przez moment może pojawiły się osoby, które miały za sobą tego typu doświadczenia. Cała reszta to, żeby to nie było źle skojarzone, świeżonka, ale może to nowe podejście, może troszkę inny sposób podejścia do organizowania, szersze spojrzenie, branie pod uwagę wszystkich ryzyk spowodowało, że ogrom problemów, które się pojawiają, to są problemiki. To są takie w ogóle, nie ma o czym mówić. Natomiast ta cała reszta została tak rozwiązana, że już przed zostało to wszystko ogarnięte, przygotowane i tak zrobione, że w tej chwili no, ci wszyscy, którzy przychodzą, mogą się tym cieszyć. Organizatorzy pewnie gdzieś tam cały czas czują napięcie, pewnie powoli ono opada, a tak naprawdę opadnie po 31 lipca, kiedy nie tylko zakończymy, co niezwykle smutne, bo to jest cudowne wydarzenie, ale kiedy wszyscy szczęśliwie pojadą do domu. A jest w ogóle czas na sen przez całe igrzyska? Bo... Tak, codziennie śpię ze 4-5 godzin. To i tak nieźle. No pewnie, no mówię, że tak. Wiem, że igrzyska tak naprawdę to jest życie 24/7, bo tu pomijam problemy, ale to święto, ta radość z tego. Przecież ludzie, którzy zjeżdżają się z całej Europy, albo nawet częściowo też i ze świata, bo przecież są ludzie też spoza Europy tutaj z nami. No, oni też mogą się sobą nacieszyć. Jest spokojnie na osiedlach akademickich? Najogólniej rzecz biorąc możemy powiedzieć, że nie jest źle, chociaż w nocy dostaję wiadomości, to są te fajne przerywniki, kiedy nie wiem, o co chodzi, skąd ten telefon, jakim prawem on tam się odzywa. No jest informacja, że coś się wydarzyło. Na szczęście nie było nic takiego, co by można zakwalifikować do ciężkich jakichś wydarzeń. Drobne incydenty. No to jest towarzyszenie tej radości, która jest, a przecież tych emocji w środku zgromadzonych wśród tych zawodników na pewno jest bardzo dużo i wczorajszy finał koszykówki, wczorajszy finał siatkówki, no musiał w nich zgromadzić jakieś emocje, które muszą znaleźć gdzieś swoje ujście. Oni dzisiaj już nie mają zawodów, oni są ostatni dzień, więc pewnie wczoraj no właśnie te emocje poleciały. Atmosfera, zabawa, sport, to wszystko mamy podczas tych igrzysk. Jakieś plany na ulubione dyscypliny na dalszą część imprezy? Myślę, że wszystkie są ulubione, bo dzisiaj mam zamiar być tak na finale waterpolo, bo to chyba dzisiaj najważniejsza dyscyplina. No, w międzyczasie może mi się uda pojechać na tę siatkówkę normalną, która jest moją ukochaną dyscypliną, a ciągle gdzieś jest jakaś kolizja, bo pomimo tych igrzysk, które są najważniejsze, absolutnie, to uczelnia pracuje, funkcjonuje i są jeszcze inne obowiązki, które muszę wypełniać, co oczywiście zawsze robię z radością i robię to jak najszybciej, no żeby właśnie mieć czas, żeby uczestniczyć również w środku, w tym wszystkim, nie tylko organizacyjnie, nie tylko patrząc, czy jest SMS, czy go nie ma, tylko mieć możliwość obserwowania i cieszenia się ze wszystkimi tym pięknym wydarzeniem. Skoro czas, obowiązki, to nie będziemy przedłużać, bo to jest i tak bardzo dziękujemy za czas pana rektora. Ja pięknie dziękuję. Kilkanaście minut. Dziękujemy bardzo za to, że byliście z nami w trakcie tego studia. Zapraszamy na kolejne, bo tu jeszcze absolutnie tego studia nie zamykamy. Jeszcze się będzie tutaj działo i będziemy mieli ciekawych gości. Dziękuję pięknie.